trzeba pisać, że każde schronisko może tak wyglądać. Purpurowy. No i dobrze, niech się leży, no i fajnie. To jest ananas, wiesz? Niech się wygrzewa. No nie bijcie się. No to trzeba sobie powiedzieć tłumaczyć. Ja wam powiem szczerze, że to jest piękne. A nie, a ten biały pani mówi, że każde schronisko może tak wyglądać. To nie przyjdzie. Nikt nie przyszedł z urzędu miasta i nie posadził wam. Tak. Wasza, po prostu wiecie, powinien być uznane jako... A która to jest kocimiętka, proszę mi powiedzieć? Która to właśnie? Kocimiętka to jest to niebieskie, no. to i to, no. A tamta kocimiętka to jest kocimiętka syrenki, osobista, która już... Syrenki? Ale dobra, skąd te kocimiętki macie? Bo ja bym to też posadziłam. Kocimiętki przyjechały aż z Dukli chyba, tak? Tak, kogoś... No. No. Ale to... Bo ja w ogóle też szukałam, bo ja wiem, że oni to lubią. No, to jest chyba ja, tak? O, no to ja mam. Tylko, że była i nie kupiła. No właśnie. Jest kilka. O, te trzy jeszcze dosadziłam dzisiaj. No dobra, dobra. Dobrze wam tu, co? Dobrze wam tu. Jest, no tamta... Ojej. Cała syrenka, no to przecież ona wyprawia na tej kości, ale tylko na jednym przypadku. A to jest no, Bruno? Jest wydeptany, no tak, bo to żafa. Ale na żadnym nie. Pani Grażynko, to jest brunek? Czy mi się to wydaje? Jest a, to jest baca. No. Ale teraz widać, że już całkiem... Patrz, jak się... dwa. Tak się na siebie. O. A, bo tutaj łatek straszny grandy robi. Tak się bije z kocurami. Ten łatek? No.